Więc bardzo się cieszymy, że możemy wesprzeć dzieci potrzebujące i właśnie w ramach akcji ogólnopolskiej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę nasza szkoła, zespół szkół i placówek imienia Hugona Kołłątaja włączyła się w tak szlachetną akcję. Kto organizuje tę zbiórkę dzisiejszą? No to jest ogólnopolska zbiórka. No i nasza szkoła, zespół szkół imienia Hugona Kołłątaja. Nie, to nie jest pierwszy raz. Taki udział bierzemy już po raz kolejny w takiej zbiórce. Pomagamy biednym dzieciom, bo jest ciężko w tych czasach. No i żeby miały co jeść. Czy kupuję, to coś od siebie dorzucić do całej paczki. A z tego, co słyszałam rano, to jest ogólnopolska akcja, więc już wiedziałam, że tak będzie. Dlaczego pan wspiera taką akcję? Po prostu jestem czuły na ludzką biedę, bo też się wychowałem może w nie najlepszych warunkach i w tej chwili jakby no, chciałbym coś od siebie też jakby dać. Czy ludzie chętnie dają produkty tutaj, oddają produkty do waszych pudełek? Tak, bardzo chętnie. Przychodzą, dopytują się, czego nam potrzeba najwięcej. Ogólnie duże jest zainteresowanie. Cel tej zbiórki przede wszystkim jest taki, żeby wesprzeć młodzież, dzieci potrzebujące z naszego miasta, z naszego powiatu. Chętnych jest zawsze więcej niż potrzeba właściwie. I bo tak, młodzież, no i zachęcałyśmy, ale chętnych było bardzo. Same się dziewczyny zgłosiły. Już w ubiegłym roku brały udział w takiej akcji. No, a my jesteśmy opiekunkami Szkolnego Koła Wolontariatu i to są właśnie nasze członkinie też. Nie, bardzo chętnie. Młodzież jest naprawdę rewelacyjna, jeżeli chodzi o takie akcje, coś zrobić dla kogoś. No, taką akcję prowadzimy już od lat, osiem czy ileś lat już trwa ta akcja. I coraz bardziej się rozwijamy, i coraz bardziej się rozwijamy, że tak powiem. Zdobywamy nowe doświadczenia właśnie. Dzień dobry. Dlaczego pani wspiera tą akcję? Z potrzeby serca po prostu. Niech wszyscy mają święta bogate, wesołe, radosne. To tylko tyle.